Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek. Tym razem, moi drodzy, zagramy sobie wyjątkowo w gierkę Mount and Blade Viking Conquest. Jakoś tak się to wymawia, nie wiem, nie jestem przekonany do końca. Otóż, moi drodzy, Mount and Blade, tytuł bardzo potężny. Ja w tą grę uwielbiałem grać, szczególnie w Ogniem i Mieczem. Tam spędziłem mnóstwo godzin. I teraz chcę was zaprosić do oto i tej wersji, Vikingowie. Moi drodzy, to czy ta wersja będzie fajna, sami zdecydujecie. Natomiast chcę wam powiedzieć, żebyście nie brali tej gry pod tym względem, że grafika jest tutaj średnia. Ponieważ nie to się liczy. Liczy się grywalność oraz to, co ta gra nam przekazuje. Ta ścieżka dźwiękowa, ten klimat i ogólnie rzecz biorąc, fajna po prostu gierka, ogólnokształcąc. Więc moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj potyczkę. Yo, witajcie na polu bitwy, mam nadzieję, że będzie przednio. Teraz by się przydało jakąś ładną przemowę. Kurde, nie mogę przejść. Co? Dobra, no to naprzód muszę iść. Żołnierze, przysięgaliście! Dotrzymajcie obietnicy i zgładźcie wroga. Do boju, jeźdźcy Theodena. Włócznie pójdą w ruch. Tarcze pójdą w drzazgi. Dzień miecza, dzień czerwieni, nim wzejdzie słońce. Broniąc ojczyzny. Dobra, wali z łuku. Dobra, wali z czego się tylko da. Zostaniam was łukiem, spoko ziomki. To jest król chyba. Dowódca to najlepiej wygląda. Wszystko łuk przyjmuje. Na tarczy ma. Dobrze, pięknie. Kolejny ładny cios. Teraz w serce. Kolejny piękny. Jeszcze jeden. I wykończony. Tam są ci kolejni szli. Walczyć! Do ostatniego! Walczcie o życie! Walczyć do ostatniego żołnierza! Walczcie o życie! Za swoje żony, za swoje rodziny! Walczcie niczym hubiankowcy! Na polu bitwy! Jest nas 500, ale walczcie jak najlepsi! W jaja, dobrze. Oluju! Nie! Bardzo ładnie. Tylko nas trzech przeżyło? Czterech? Cieszmy się! Chociaż nie zabrzmiała pieśń. Mimo zwycięstwa nie zabrzmiała pieśń, ponieważ niezliczona ilość pomarłych była tak wielka, że w sercach wciąż mieli żałobę.